Totalizator sportowy otwiera e-kasyno. Wierzyciele Mark Polu nie zobaczą ani grosza. Spada sprzedaż mieszkań z komorniczych licytacji. Spotify wchodzi na nowojorską giełdę. Jest czwartek, 1 marca, Justyna Smolińska, zapraszam na Puls Dnia. Legalna gra w pokera online. Jeszcze w tym roku totalizator sportowy uruchomi e-kasyno we współpracy z brytyjskim Playtechem. Spółka Skarbu Państwa, mająca monopol na organizację hazardu w internecie, podpisała już umowę na stworzenie nowego serwisu. Playtech to czołowy dostawca oprogramowania do serwisów hazardowych w sieci. Na bazie swoich rozwiązań stworzy dla totalizatora nowoczesne kasyno online na potrzeby polskiego rynku. Jak dowiedział się Puls Biznesu, totalizator brał pod uwagę oferty kilkunastu firm. Nie jest znany termin uruchomienia kasyna, ale zgodnie z warunkami przetargu system powinien zostać wdrożony nie później niż 9 miesięcy od podpisania umowy. Wierzyciele Mark Polu nie odzyskają pieniędzy. Na współpracy z siecią marketów jej kontrahenci stracili ponad 213 milionów złotych. Przed ogłoszeniem upadłości majątek Mark Polu wyceniany był w przybliżeniu na 25 milionów złotych, długi zaś na 144 miliony złotych. Już wiadomo, że druga wartość była mocno niedoszacowana. Teraz lista wierzytelności opiewa na ponad 213 milionów złotych i może się jeszcze wydłużyć. O jakiekolwiek istotne zaspokojenie wierzycieli będzie bardzo trudno. Powód? Prawie wszystkie sklepy Mark Pol prowadził na zasadzie najmu. Spółka była właścicielem tylko jednej placówki, ze sprzedażą której jest jednak problem. Więcej o kłopotach wierzycieli Mark Polu w jutrzejszym wydaniu Pulsu Biznesu. A na Twitterze podsumowanie sejmowej zbiórki dla wicepremiera Jarosława Gowina. Jak Konrad Piasecki wyliczył z ministrem, opozycji udało się zebrać 242 zł. Gowin dorzuca do tego od siebie jeszcze 1200 zł i całość przekazuje na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. To pierwszy spadek od 4 lat. W ubiegłym roku liczba mieszkań sprzedanych na komorniczych licytacjach spadła aż o 18% w stosunku do roku 2016. Mimo to mieszkania te cieszą się w dalszym ciągu dużą popularnością, zwłaszcza w większych miastach. Jak pokazują dane Krajowej Rady Komorniczej, w 2016 roku na aukcjach sprzedano prawie 9800 lokali. W ubiegłym roku było to prawie o 1800 lokali mniej. Nabywcy wciąż szukają specjalnych okazji, które pozwolą kupić nieruchomość nawet o 1/3 taniej. Kawalerki we Wrocławiu można znaleźć na licytacji za około 100 tysięcy złotych, a w Warszawie za niecałe 150 tysięcy. Najlepiej sprzedają się domy jednorodzinne oraz mniejsze lokale mieszkalne, kawalerki czy mieszkania dwupokojowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się także garaże. Spotify, czyli największy muzyczny serwis streamingowy, wchodzi na nowojorską giełdę. Nie będzie jednak tradycyjnej oferty publicznej i ustalonej ceny emisyjnej, a raczej wejście tylnymi drzwiami. Ceny akcji wyznaczać mają zlecenia kupna i sprzedaży w momencie wejścia na giełdę. Szwedzka spółka wyemituje tylko istniejące udziały, nie chce pozyskiwać kapitału z emisji nowych akcji. W sumie ze Spotify korzysta ponad 159 milionów osób, jednak tylko 71 milionów z nich korzysta z konta premium, które jest płatne. Spotify wciąż musi więc dokładać do swojego biznesu. Co prawda łączna sprzedaż wyniosła w ubiegłym roku 5 miliardów dolarów, ale rosła też strata, która w tym czasie podwoiła się względem 2016 roku i wyniosła 1,5 miliarda dolarów. Tak, o pomyśle przewalutowania kredytów z franków szwajcarskich na złotówki po kursie, w jakim były brane, powiedział świeżo upieczony szef podkomisji do spraw pomocy frankowiczom Tadeusz Cymański. I to właśnie do niego należy dzisiejszy cytat dnia. A teraz Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers i jego komentarz rynkowy. Początek miesiąca tradycyjnie przynosi odczyty indeksów PMI ze strefy euro, natomiast dzisiejsze publikacje przechodzą bez echa. Pomimo, że wskaźniki wskazują na kontynuację ekspansji gospodarczej w regionie, to jednak na indeksach giełdowych widać mocne spadki. Częściowo jest to związane z niepewnością, jaką inwestorzy odczuwają przed niedzielnymi wydarzeniami politycznymi, które w pewnym pierwiastku zawsze mogą przynieść negatywne konsekwencje i pogłębić korektę na rynku akcji. Z jednej strony we Włoszech mamy wybory parlamentarne, gdzie żadna z partii według sondaży nie ma szans na jednoznaczne zwycięstwo, natomiast też istnieje dosyć duże ryzyko, że antyestablishmentowy ruch pięciu gwiazd może być ważnym rozgrywającym w nowym rządzie i tutaj obawy o to, że ta partia będzie chciała w cudzysłowie naprawiać Europę od środka, będzie to opóźniać proces reform w całym bloku walutowym. Podobnie też głosowanie socjaldemokratów w Niemczech nad tym, czy chcą przystąpić do wielkiej koalicji z partią CDU, no też jest jakimś ryzykiem, gdyż
bez tego porozumienia Niemcom grozi dalszy impas polityczny, przedłużający się już prawie 5 miesięcy, takie bezkrólewie w Niemczech. No i powtórzone wybory, które mogą wystąpić nawet na jesieni, no też opóźniałyby przystąpienie najważniejszego mimo wszystko państwa w Europie do tego, aby dążyć z reformami. Także to są te ryzyka, które ciążą zarówno na europejskiej giełdzie, jak i na unijnej walucie. Może się okazać, że tak naprawdę z dużej chmury będzie mały deszcz i poniedziałek przyniesie efekt odreagowania, natomiast póki co te napięcia negatywnie odkładają się na aktywa europejskie. Wydawać by się mogło, że 100 milionów dolarów to sporo. Jak się okazuje, pieniądze starczają na 25 lat. Na tyle przynajmniej starczyły córce Elvisa Presleya pieniądze odziedziczone po ojcu. Lisa Mary Presley ma podobno teraz na koncie zaledwie 14 tysięcy dolarów. W dzisiejszym programie to już wszystko. Na jutrzejsze wydanie zaprasza Państwa Paweł Sołtys, a my widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia.